Dzień dobry. Dobra. Serdecznie witamy na tegorocznym Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Ja nazywam się Renata Lizura i jestem z wykształcenia socjologiem. Ja nazywam się Daniel Fidala i jestem z wykształcenia historykiem. Oboje jesteśmy pracownikami Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. I dzisiaj zapraszamy na wykład historyczno-ekonomiczny pod tytułem Ewolucja europejskiego pieniądza średniowiecznego. Od pogrobowców Imperium Rzymskiego do pierwszych kapitalistów. Nazwa, jak Państwo widzą, dosyć przydługa, ale już oczywiście będziemy tutaj poszczególne wątki wyjaśniać. I oczywiście już zaczynamy. Zanim przejdziemy do omawiania pieniądza w średniowieczu, może zastanowimy się nad tym, czym właściwie to średniowiecze było. I tak, najprostszą definicją średniowiecza są jego tutaj ramy czasowe, i tutaj myślę, że większość z Państwa na pewno kojarzy te daty. To jest okres średniowiecza, datujemy od upadku zachodniego Rzymu, to jest w roku 476 naszej ery. No i ta data graniczna, tutaj jest ich kilka, ale ogólnie przyjmuje się tutaj za taką jedną z bardziej szczególnych, no to odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492. I to jest tyle, jeśli chodzi o określenie ram czasowych. Natomiast sama epoka średniowiecza jest o wiele bardziej skomplikowana. Mamy tu zresztą do czynienia z aż 1000 lat historii ludzkiej. I jest to okres niezwykle dynamiczny. I tutaj, jeśli mówimy o średniowieczu, należy zawsze wspomnieć o tym, co się mniej więcej nie działo i czym się charakteryzowało. Oczywiście każdy z nas ma pewne wyobrażenie epoki. Tu zawsze pojawiają się takie słowa klucze jak rycerze, zamki, czy mroczne wieki. I owszem, właściwie wszystkie te terminy jak najbardziej pasują do epoki średniowiecza, jednak jest to tylko niewielka część tych terminów, tych zjawisk, które możemy zaobserwować, ponieważ ta epoka ma w sobie także takie wydarzenia czy okresy jak epoka Wikingów, powstanie islamu i jego ekspansja, utrwalenie się feudalizmu czy chrystianizacja Europy. Jeśli mówimy tutaj właśnie o średniowieczu, no to tutaj, jak mogą Państwo zauważyć, mamy mapy właśnie z końca starożytności, tuż przed upadkiem Imperium Rzymskiego, no i mapa po stronie prawej to jest XV wiek, już końcówka. Jak widzą Państwo, sama Europa przekształciła się w tym czasie w sposób olbrzymi, choćby w kwestii politycznej. Mamy tu zupełnie inne organizmy, które funkcjonowały na tych samych terenach. Warto też oczywiście odnotować, że Europa ta też istniała w takiej jakby dualizmie, który się ustanowił w średniowieczu i zresztą istniał przez długi, długi czas, nawet w pewien sposób do dzisiaj. To jest to ta Europa zachodnia, łacińska, czy mówiąca łaciną, przynajmniej jeśli chodzi o sfery wyższe i naukę, którym tutaj takim duchowym jakby przywódcą, a czasami też i realnym był papież w Rzymie. No i ta druga Europa Wschodnia, gdzie bardzo duże znaczenie miało Imperium Wschodnio-Rzymskie, czy późniejsze Bizancjum, oraz chrześcijaństwo w obrządku ortodoksyjnym, czy jak my to często w Polsce określamy, prawosławnym. To są te ziemie Europy Wschodniej. No i oczywiście my tutaj jako Polacy jesteśmy gdzieś tu pośrodku tych dla narodów Europy średniowiecznej i późniejszej. Jeśli chodzi o polskie średniowiecze, też warto wspomnieć, że jest ono troszeczkę inne, jeśli chodzi o tutaj reprezentację dat, ponieważ, no, jak wiadomo, Polska narodziła się troszeczkę później niż V wiek naszej ery. Tutaj nasza państwowość datuje się, no, na początek X wieku, to jeszcze okresy tam Mieszka i jego, powiedzmy, że jeszcze dziada, ojca. I to jest to średniowiecze, które się datuje w naszym kraju. Jego początki, a za koniec uznaje się nieco późniejszy okres niż w średniowieczu europejskim, to jest XVI wiek. I tutaj za taką symboliczną datę czasami przyjmuje się początek panowania Zygmunta Starego, który, no, jako mecenas sztuki był bardzo silnie związany już z epoką renesansu. Tutaj oczywiście też wymienione mamy takie jakby cechy, że dotyczące tego, jak wygląda ta historia właśnie średniowieczna Polski. Bo w tym okresie bardziej przyjmowaliśmy kulturę z zachodu i nadrabialiśmy zaległości. Natomiast ta przewaga zachodu kulturowa, technologiczna się z czasem oczywiście zmniejszała. I jeśli skoro mamy już wytłumaczone tutaj pokrótce, czym to średniowiecze było, myślę, że możemy przejść w takim wypadku do omówienia drugiej istotnej części naszego tutaj wykładu, czyli pieniądze. Czym właściwie one są?
Otóż pieniądze takie, jakie my dzisiaj postrzegamy i które funkcjonowały przez większość epok historycznych w postaci monety, powstały na terenie dzisiejszej Turcji, a w czasach starożytnych na terenie Królestwa Lidii. Było to państwo w Azji Mniejszej, istniejące przez kilkaset lat, ale tutaj mówimy w tym wypadku o przełomie VI i VII wieku przed naszą erą. I tutaj właśnie pierwsza moneta, i tutaj właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o monecie, a nie pieniądzu. Że pierwsza moneta w takiej formie, jaką my ją znamy, czyli tego okrągłego kawałka metalu z jakimś wybitym bądź odlanym wizerunkiem, to właśnie jest właśnie Lidia w VII wieku. Przy czym też warto wspomnieć, że mówimy tutaj w tym wypadku akurat nie o naszym tutaj poletku europejskim, ale jest to pierwsza moneta w ogóle na świecie, którą dzisiaj archeologowie, historycy odnaleźli. Kto wie, może coś starszego jeszcze istniało, ale na ten moment jest to uznawana za najstarszy przypadek. I zresztą tutaj Państwo mogą zobaczyć sobie, to jest ta pierwsza moneta, to jest ta górna, to jest stater pochodzący właśnie z Lidii. Są też dyskusje, czy moneta została wybita przez samych Lidijczyków, przez tą monarchię lidyjską, czy uczynili to Grecy mieszkających w miastach na wybrzeżu, którzy w tamtym czasie byli podporządkowani temu królestwu lidyjskiemu. Nie wiemy do końca, jak to było, natomiast przyjmuje się, że to są te tereny. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć o tej monecie i co zresztą ona utworzyła pewien standard, poza tym, że była to pierwsza moneta? Otóż była ona wykonana z bardzo ciekawego materiału, to jest elektronu. Jest to naturalny stop złota i srebra. I dlaczego warto o tym wspomnieć? Ponieważ to też w pewien sposób wprowadziło ten standard, który znamy do dzisiaj, że monety wyrabiało się właśnie z tych dwóch kruszców, ze srebra i złota. Ponieważ wiadomo, są to metale rzadkie, no i w przypadku złota, nawet w wersji surowej, wykopane z ziemi, dosyć no, przyjemny dla oka. Więc tutaj są te dwa metale, które się właśnie ukonstytuowały jako te handlowe, jako te cenne, których właśnie wyrabiano monety, i to jest właśnie początek tutaj. Jeszcze tutaj takim telegraficznym skrótem mamy też drugą monetę, którą warto wspomnieć, jest to drachna bądź drachma, zależnie od tego, jak to jest wymawiane, pochodząca z Aten. Wskazuje zresztą na to symbolika, bo mam tutaj właśnie boginię Atenę z jednej strony, a z drugiej mamy odbitą sowę, która była ptakiem symbolicznym właśnie Ateny. I to jest też taki standard monety srebrnej, który też przez długi, długi czas funkcjonował w starożytności na terenie Grecji, ale i też dużej części świata śródziemnomorskiego. Oczywiście to są początki. Jeśli chcemy przejść do średniowiecza, nie można nie wspomnieć o Rzymie. Rzym jako imperium, które rozciągało się praktycznie na całą cywilizowaną, przynajmniej bądź taką uważaną za cywilizowaną Europę, ustanowiło bardzo ważne standardy w kwestii właśnie wyrabiania monet, także i handlu, ich obrotem. I tutaj właśnie mamy taki jakby podział, który oni ustanowili, i on przeszedł potem do średniowiecza. I były właśnie te trzy typy monet, i one miały do siebie pewne wartości. Taką najsłabszą monetą była moneta miedziana, ona była wytwarzana do obrotu takiego bardzo podstawowego, to jest w zasadzie takich zakupów codziennych, byśmy powiedzieli dzisiaj. Zresztą, co mamy do dnia dzisiejszego, miedziany kolor jest nawet dzisiaj postrzegany tym, jak na przykład dzisiaj mamy grosze 1,5, tak, w Polsce, no to są też takiego koloru miedzianego. I to jest właśnie ta najsłabsza moneta do obrotu takiego codziennego. Nieco bardziej wartościową była moneta srebrna. To była moneta, która funkcjonowała już w takim bardziej zaawansowanym handlu. W przypadku to była też taka moneta, którą płacono podatki bardzo często. To była ta moneta główna niejako, za którą płaciło się za te właściwe usługi. Nie jakieś drobne, tylko takie już konkretniejsze pieniądze. No i była ta trzecia moneta, złota. Tutaj oczywiście były różne nazwy tych monet, natomiast w okresie końcowym ta złota moneta była nazywana solidem. Jest to o tyle ważne, ponieważ ta nazwa prawdopodobnie została nadana nie jeszcze za czasów rzymskich, tylko później w średniowieczu, ponieważ monety stworzone pod koniec Imperium Rzymskiego były w obiegu jeszcze na długo, długo w Europie po upadku Imperium. Tu jeszcze oczywiście też wspomnieć należy, że to właśnie między innymi Rzym tutaj na terenie Europy niejako ukonstytuował tą zasadę, że złota moneta jest bardziej wartościowa od monety srebrnej.
Tyle jeśli chodzi o wstęp do średniowiecza. Upada Imperium Rzymskie. No jak upada imperium, to także handel międzynarodowy zamiera i nastąpiły pewne zmiany. O tym opowie już moja koleżanka. Tak jak wspomniał Daniel, Cesarstwo Zachodniorzymskie upadło w 476 roku naszej ery i jego tradycje cywilizacyjne, kulturowe zachowały się w Cesarstwie Wschodniorzymskim, nazywanym też Bizancjum, ze stolicą w Konstantynopolu. Dzisiaj jest to Istanbul, więc pewnie możecie sobie już wyobrazić, gdzie ono się znajdowało, to Cesarstwo Wschodniorzymskie, ale tym się nie będziemy zajmować. Interesuje nas to, co pozostało po Cesarstwie Zachodniorzymskim. Samo cesarstwo przed upadkiem było bardzo rozległe, miało sieć powiązań politycznych i gospodarczych z całym znanym cywilizowanym światem, także z Indiami, z Chinami, także te pozaeuropejskimi krajami, oczywiście z państwami muzułmańskimi także. Wraz z jego upadkiem te związki uległy rozluźnieniu lub zerwaniu i zaprzestano także bicia monet. Dlaczego zaprzestano? Ponieważ nie istniała instytucja, nie istniał żaden władca, który mógłby być gwarantem tych monet, który miałby zlecać tą pracę bicia monet. Warto wiedzieć jednak, że monety późnorzymskie pozostawały w obiegu w Europie nawet jeszcze przez 300 lat. I ten okres między VI i VIII wiekiem tego wczesnego średniowiecza uważa się po prostu za epokę bezmonetarną. Nie wytwarzano wtedy monet, ale używano tych, które były. No ale wiadomo, te monety też się zużywały, wczesnorzymskie. I co dalej? Jak ludzie sobie radzili bez pieniędzy? Gdy na rynku brakuje pieniądza, albo ten pieniądz traci wartość, pojawia się barter. I co to właściwie ten barter jest? Jak widzimy tutaj na obrazku, jest to po prostu wymiana. Jest to handel wymienny. I barterem nazywamy po prostu wymianę towaru za towar, usługi za usługę albo usługi za towar. Można powiedzieć, że obie strony transakcji są wtedy dla siebie jakby zarówno nabywcami i sprzedawcami. Nie ma tak, że jest jakiś zawodowy sprzedawca i on to zawsze sprzedaje, tylko obie strony się po prostu między sobą wymieniają. I w teorii barter wygląda na bardzo udany system, tak? Czegoś nie mam, wymieniam sobie na to, co mam i tak dalej, i odwrotnie. Ale wymiana ma też, ta wymiana ma jednak ograniczone możliwości w praktyce. Wymienić można tylko to, na co jest zbyt, na co jest popyt, tak? I wartość przedmiotów jest po prostu zmienna i uzależniona od tego popytu, od tego, czego chcą ludzie, czego pragną ludzie. Wyobraźmy sobie wczesnośredniowiecznego producenta rękawiczek zimowych, który potrzebuje podkuć konia. No i idzie do kowala, proponuje mu swój wyrób, tak? Mam tu rękawiczki, potrzebuję podkuć konia. No zbliża się zima, kowal podkuwa wierzchowca, bierze cię rękawiczki, wszyscy są zadowoleni. No ale na wiosnę koń tego rękawicznika znowu gubi podkowę i niestety już kowal nie potrzebuje drugich rękawic. Jest ciepło, a na następną zimę jedne już ma. Pojawia się problem. Taki problem braku popytu na dane towary, który jest w barterze, w dużej mierze rozwiązują płacidła. Co to są płacidła? Płacidła to są protopieniądze lub pieniądze towarowe. Są to kruszce i inne lekkie, łatwe do przenoszenia przedmioty, mogące służyć dodatkowo innym potrzebom użytkownika. Jednakże faktycznie ta użyteczność tych płacideł to była taka sprawa drugorzędna. Bardziej chodziło o to, że one mają jakąś taką stałą wartość. I na Słowiańszczyźnie, czyli na naszych terenach, najczęściej były to skórki zwierzęce, na przykład kun, wiewiórek, soboli, lisów, albo grzywny siekierkopodobne. Tutaj ten obrazeczek na dole, to właśnie są te grzywny. One wyglądały jakieś narzędzia, ale one prawdopodobnie, twierdzą archeolodzy, do niczego nie służyły. Po prostu miały wartość metalu. I były także często tymi płacidłami niewielkie kawałki tkanin lnianej, najczęściej zwane płacie,
od których pochodzi nazwa płacidło, a także wywodzi się czasownik płacić. Oprócz tego używano jako płacidło samorodków kruszcowych, drutów, złotych, srebrnych, placków, złotych i srebrnych, a także biżuterii. A od płacidł kruszcowych jest już niewielki krok do pieniędzy. Warto wyjaśnić, czym się różnią pieniądze od srebrnych placków, przepraszam, lub na przykład takich samorodków złota. Przede wszystkim pieniądze posiadają znak mienniczy, który gwarantuje w imieniu emitenta, na przykład króla, jakiegoś władcy, stałą wagę i zawartość określonych metali w stopie. Jest to gwarancja takiej uczciwości transakcji, także nikt nam nie wciśnie nic, co by było jakimś oszustwem. Należy pamiętać, że w średniowieczu gospodarka barterowa i pieniężna funkcjonowały równolegle. To nie było tak, że jak pojawił się barter, to już to nagle pieniądze znikały albo odwrotnie. Bardzo często było tak, że równocześnie używano i płacideł, i pieniędzy. Tutaj jest wykopany skarb średniowieczny, w którym znaleziono zarówno właśnie placki srebrne, czy jakieś elementy biżuterii mogące służyć za płacidło oraz monety średniowieczne, tutaj denary krzyżowe i inne. Jeśli chodzi o tę sytuację właśnie w średniowieczu, kiedy funkcjonują równolegle i płacidła, i pieniądze, to nie była taka jedyna sytuacja w czasach historycznych. Bardzo często dzieje się to do współczesności, w różnych sytuacjach kryzysowych, kiedy spowodowanych na przykład wojnami, klęskami naturalnymi, po prostu wymiana barterowa powraca. Ludzie tak sobie radzą, żeby funkcjonować. W takim razie przejdziemy teraz może do tego, jak wyglądała moneta średniowieczna i gospodarka średniowieczu, bo te dwa wątki są ze sobą oczywiście nierozdzielne. Monety średniowieczne występowały w bardzo licznych formach, w bardzo licznych nazwach. Zresztą tutaj mają Państwo taką króciutką, tak na dobrą sprawę, wypiskę tylko i wyłącznie najważniejszych monet średniowiecznych. Tak jak wspomnieliśmy, okres był długi i wiele z tych monet zasadniczo funkcjonowało przez zasadniczo setki lat. Natomiast jeśli chodzi o monety średniowieczne, problem zawsze był taki, że ich brakowało. Tutaj przejdziemy właśnie do gospodarki i wytłumaczę, o co chodzi. Otóż jeszcze w czasach rzymskich wymiana handlowa między Europą a resztą świata była ujemna. Co to oznaczało? Ano na przykład, że Rzymianie, w sensie handlujący Rzymianie, Imperium Rzymskie, handlowało towarami, które nie miały zbyt dużego zbytu na przykład na terenie Bliskiego Wschodu, Indii czy Chin. Natomiast Chiny czy Indie posiadały towary, które były bardzo cenne w Rzymie. Prowadziło to do tego, że żeby zakupić coś w handlu dalekosiężnym, trzeba było wydać więcej pieniędzy i ostatecznie ta wymiana zawsze wychodziła, że tych kruszców złotych, srebrnych i monet z nich wyrabianych było coraz mniej na terenie imperium. Problem ten pogłębił się jeszcze w czasie średniowiecza, kiedy to dostępność do kruszców była jeszcze niższa. Warto wiedzieć o tym, że Europa, jeśli chodzi o właśnie występowanie takich surowców jak złoto i srebrno, no nie jest zbyt obfite tutaj te tereny europejskie. Natomiast właśnie kontynenty sąsiednie, takie jak Azja czy Afryka, mają go o wiele więcej. I tutaj właśnie warto już wspomnieć, że jeszcze w starożytności, jeszcze przed Rzymem, takim źródłem złota były kopalnie pochodzące z Afryki. Tutaj mają Państwo na przykład malunek na ścienny, na świątyni w starożytnym Egipcie, gdzie wśród darów składanych gdzieś tam przez jakichś ledników bądź po prostu handlujących cywilizacji z południa, z Afryki, mamy właśnie to takie złote obole jakby. Ta wymiana właśnie złota, czy przybywanie złota do Europy zakończyła się z Afryki ostatecznie w wyniku ekspansji islamu, który niejako tutaj odciął poprzez zdobycie Afryki Północnej, wybrzeża Afryki Północnej, odciął tutaj Europejczyków, chrześcijan od tych kopalni właśnie z południa kontynentu, z terenów tuż za Saharą, na południe tuż od Sahary.
Czyli ten głód metali się jeszcze pogłębił. I co to oznaczało? No tak jak tutaj koleżanka wspomniano, zaczęto powracać właśnie do barteru, do handlu wymiennego, do płacideł. Starano sobie jakoś radzić, natomiast to są dobre rozwiązania na taką krótką metę bądź na niewielką skalę. W przypadku handlu szerszego handlowano zasadniczo, czy używano monet srebrnych i srebro właściwie było tym standardem takim powszednim bardzo, jeśli chodzi o ten handel szerszy. Natomiast też zaczęto wracać powolutku do monet miedzianych, które pod koniec starożytności troszeczkę zanikły, a już wróciły ze zdwojoną siłą później, kiedy okazało się, że nawet i srebra zaczęło już brakować w Europie, a no, czymś trzeba jednak płacić. No i znowu zaczęły się pojawiać te właśnie monety miedziane, ponieważ miało to bardzo niską wartość i używano ich bardzo takim na najniższym możliwym poziomie, nazywano je często chłopskimi monetami. I ten stosunek jakoś tak się utrzymywał. Oczywiście mówimy tutaj o tym średniowieczu wczesnym, średniowieczu tym klasycznym, bym powiedział, tak, tam X-XI wiek. Im później, tym, że tak powiem, dostępność surowca się zwiększała przez odkrycie kolejnych kopalń. Tutaj zresztą mają Państwo takie dwa sposoby wydobywania kruszcu w tamtej okresie. Pierwszy z nich, no to oczywiście, to jest właśnie kopanie. Tutaj Państwo mogą zobaczyć na tej rycinie, jak wyglądało takie kopanie. No, była to dość proste techniki, kopano dosyć płytko, więc też nie można było dobrać się do pokładów zbyt głębokich, a to w tamtych standardach to było coś, kopanie poniżej 20 metrów, to już były głębokie kopalnie. No i tutaj mamy drugą jeszcze technikę, no to jest szukanie złota poprzez płukanie osadów w rzece. Tutaj zresztą na naszym rodzimym śląskim Poletku, no to chyba nie muszę wspominać, że jest takie miejsce jak Złoto Ryja, też właśnie rozpoznawalne właśnie z tego, że właśnie szukano tam złota w rzekach. I tutaj jeszcze, jeśli chodzi o właśnie monetę, to warto wspomnieć, że odkąd upadło Imperium Rzymskie, zatracił się ten zwyczaj produkowania monet przez państwa, monarchów, a monety zaczęto bić w zasadzie na zasadzie takiej, że jeśli ktoś miał srebro i miał możliwość, to po prostu monetę bił. I ze względu na to, że monet właśnie było mało, bogactwo nie było znamionowane właśnie podług ilości, że tak powiem, złota i srebra w szkatułach, tylko podług tego, ile miało się realnie ziemi i ile się miało dochodu z tej ziemi w postaci żywego inwentarza. To skoro już omówiliśmy, jak to było z tymi monetami, no to jak je w ogóle wytwarzano? Bo to jest bardzo ciekawy temat. Otóż w zasadzie od samego zarania istniały dwie techniki wytwarzania monet. Monety bito bądź odlewano, przy czym bicie monet jest o wiele bardziej popularne i ono funkcjonuje w zasadzie do dzisiaj. Biciem zajmował się mincerz, specjalny był właśnie fach taki. I na czym to polegało? No, w zasadzie to, jak widać na tych dołączonych obrazkach, było to bardzo proste. Po prostu mincerz brał młotek, brał tak zwany stempel. Tutaj znajduje się na środkowym obrazku ten taki cylinder po środku. Tam w środku było wygrawerowane, wytworzony wzór, który miał się odbić na monecie. No i przy odpowiednim mocno uderzeniu, jak widać zresztą za pomocą nawet nie jakiegoś specjalnie ciężkiego sprzętu, tylko ludzkich rąk, można było wybić monetę i ona nabierała odpowiedniego kształtu. Dlaczego było to takie łatwe? No, dosyć proste monety wytwarzane ze srebra i złota, a jak wiemy, są to metale, które dosyć łatwo się obrabia. Są dosyć plastyczne materiałem. I teraz tak, jeśli chodzi o wytwarzanie monet, tutaj no, nie można nie wspomnieć o takich terminach, które mają znaczenie, zwłaszcza w średniowieczu. I pierwszym z nich na przykład było psucie monety. No, czym jest psucie monety? Psucie monety jest to działanie, które ma zmniejszyć ilość srebra w monecie. A skąd się to w ogóle bierze? Tutaj, o ile mówimy często, że moneta jest srebrna lub złota, to nigdy nie było tak, że moneta była zrobiona w 100% ze złota bądź srebra. Zawsze to jest jakaś domieszka wagowa tego materiału. Oczywiście im moneta ma więcej srebra na przykład w sobie, tym jest cenniejsza, tak? Tym ma większą wartość, bo ostatecznie moneta nie ma w tamtym okresie, zresztą i w wiekach późniejszych, nie miała zasadniczo nominału, tak jak dzisiaj wiemy, tak? Że mamy 1 złoty, 2 złote i tak dalej, tylko moneta miała dokładnie mieć taką wartość, jaką był typem monety. Jeśli był to denar, miał mieć zawartość odpowiednią gramową srebra w sobie i to była wartość denara i ona miała być stała.
Problem był taki, że ponieważ srebra zaczynało brakować po pewnym czasie, władcy zaczynali mieć pustki w skarbcu, kopalnie się wyczerpywały, no to był problem z zachowaniem jakości tych monet. Prowadziło to do świadomych decyzji właśnie osób wybijających monety do zmniejszania proporcji ilości wagowej właśnie srebra w monecie i to zjawisko nazywamy psuciem monety. Oczywiście na krótką metę to zjawisko nie powodowało większych zmian, natomiast w dłuższej perspektywie, a mówimy tutaj przecież o setkach lat, wartość monety się zmniejszała w ten sposób realnie na rynku. Prowadziło to do tego, że moneta, która powiedzmy, na przykład właśnie ten denar, który pochodzi jeszcze ze starożytności, no to on miał więcej srebra na początku epoki, a pod koniec okresu, kiedy go używano, no to ta moneta była zasadniczo wartościowo cieniem samej siebie, tak, sprzed kilkuset lat. Tutaj jeszcze tak szybko są jeszcze takie dwie techniki, które należy jeszcze wspomnieć o tym, że również w ramach oszczędności tego srebra, tego kruszcu, monety na przykład obrzynano. To jest po prostu obcinano brzegi, ponieważ technika obróbki tych, wybijania tych monet nie była idealna w tamtych czasach, to często zostawały jakieś skrawki nieobrobionego materiału. No i te skrawki też przecinano i tu znowu to samo jest zjawisko, czyli zmniejszamy wagową ilość srebra w monecie, no i te skrawki potem się przetapiano i robiono nowe monety z tego. Czyli tutaj mamy cały czas to zjawisko jakby właśnie zmniejszania jej jakości. No i tu jeszcze warto wspomnieć o takim, że takim skrajnym przypadkiem właśnie monety takiej już totalnie taniej i robionej najmniejszej linii oporu był braktet, czyli taka moneta cieniutka, która była dosłownie wybijana z jednej strony. Tutaj zresztą właśnie widać taki braktet. One były tak cienkie, że w zasadzie one się w rękach bardzo łatwo łamały. Więc te braktety są bardzo rzadkie, zresztą dzisiaj ciężko je znaleźć, bo one są bardzo łatwo się psuły i to jest najniższa możliwa wartość, jeśli chodzi o monetę srebrną, jaką wtedy wytwarzano. To teraz tak, jeśli chodzi o monety epoki średniowiecza, należy pamiętać, że mamy tutaj kilka takich bardzo, bardzo szczególnych monet, o których no, musimy po prostu powiedzieć. Pierwszą z nich to jest już wspomniany kilka razy denar. Denar od łacińskiego 10, była to odpowiednik 10 asów miedzianych. No i ten denar był bardzo popularną monetą. Tak jak widzimy, to jest trzeci wiek przed naszą erą. I tutaj właśnie tutaj mamy taki denar już średniowieczny, krzyżowy. I ten denar był taką monetą powszednią w zasadzie w zasadzie aż do XI-XII wieku on funkcjonował. Nawet w niektórych regionach troszeczkę jeszcze dłużej. Czyli mówimy tutaj o monecie, która no, funkcjonowała ponad 1000 lat w użyciu w Europie. I tutaj ta moneta, oczywiście tak jak mówiłem, jej wartość stopniowo się obniżała. Natomiast to jest moneta, którą zasadniczo praktycznie niemalże każdy kraj w Europie w pewnym momencie użytkował w ten czy inny sposób. Następcą denara był grosz. Grosz to jest od nazwy denarius grossus, co tłumaczymy jako wielkiego denara, bo tutaj grossus to jest z języka niemieckiego, chodzi o, tak jak w niemieckim mamy współczesny gross, duży, no to w tamtym czasie też właśnie to jest o to, że jest duży denar. On miał wartość, kiedy wprowadzono grosz, mówi się tutaj różnie, że wartość 2 denarów albo 4 denarów i on właśnie zastąpił ten denar jako taką bardzo powszednią monetę. Grosz się bardzo dobrze przyjął. Tak jak został on zapoczątkowany, tutaj zresztą napisane mamy we Włoszech w XII wieku, on się bardzo szybko rozprowadził w zasadzie na całą Europę. Oczywiście doszedł też i do nas. Stąd zresztą przecież mamy dzisiaj właśnie grosze jako tą drugą niższą walutę w naszym kraju. Zresztą Polska też nie jest ostatnim ani jedynym krajem, który używa jeszcze dalej grosza. Oczywiście tutaj monetami powszechnymi były monety srebrne, natomiast byli też władcy, którzy starali się wybijać dalej jeszcze monety złote. Tutaj oczywiście, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, funkcjonował solid, który jeszcze był później wybijany przez Bizancjum przez jakiś czas. Natomiast takim monetą, taką ściśle średniowieczną i kojarzoną z Europą Zachodnią w szczególności, no to jest dukat. Dukat tutaj pochodzi od słowa książęcy, miała być to taka moneta dostojna, właśnie bita właśnie o takiej wysokiej wartości. Co ciekawe, także powstała zasadniczo właśnie gdzieś w obrębie północnych Włoch i ona też się zaczęła przyjmować jako taka moneta już właśnie taka obrachunkowa, do trzymania bardziej, że tak powiem, w szkatułach na trudne czasy niż do obrotu takiego codziennego czy nawet jakiegoś handlu.
I ten dukat bardzo się przyjmował. Przyjął się także w mieście o nazwie Florencja w północnych Włoszech. Z tą różnicą, że Florenczycy w końcu stwierdzili, że nie będą bić sobie dukata, tylko będą bić monetę Floren od nazwy miasta. I tutaj, jak widzą Państwo, tutaj mamy dwie monety, to mamy właśnie złota powyżej, to jest dukat, poniżej właśnie jest floren. I co jest z tym florenem? Jaka jest różnica? Poza tym, że nazywa się floren i ma symbol lilii, zasadniczo żadna. Jest ta sama waga, dukaty i florony były monetami totalnie wymiennymi. Taka ciekawostka, była też taka swego rodzaju konkurencja między właśnie różnymi ośrodkami władzy, że jak jedno miasto, na przykład we Włoszech, biło dukata, no to powiedzmy Wenecja biła dukata, no to Florenczycy bili swojego florena, ale dla złośliwości też fałszowali na przykład weneckiego dukata i vice versa. Także tu dosyć taka ciekawa historia z tym, że są to monety, w zasadzie dwie nazwy teoretycznie tej samej monety. I ostatnią monetą tutaj ważną dla naszego tutaj regionu Europy też, to jest szelong bądź szyling. To jest moneta początkowo, co ciekawe, złota, natomiast później utarło się, że była to moneta srebrna i jest to moneta istotna dla handlu tutaj wzdłuż wybrzeża właśnie północnej Europy, to jest od Anglii przez dzisiejszą Holandię, Niemcy, Skandynawię i do Polski, aż po Estonię i ona jest ściśle związana z rozwojem tutaj Ligi Handlowej Hanzeatyckiej. I tutaj w ten sposób właśnie ta moneta była rozprowadzana. Myślę, że to w tej momencie chyba już wszystko i przejdziemy może tutaj i przekażę głos koleżance o monetach polskich. Mówiliśmy o tym wcześniej, że na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego od IX wieku rodził się taki nowy ład gospodarczy, tak? Mówiliśmy o tym wczesnym średniowieczu. I w tym nowym ładzie gospodarczym, gospodarczo-politycznym, podstawą gospodarki stał się srebrny denar. Ten denar krzyżowy, o którym na początku tutaj kolega wspomniał jako o pieniądzu średniowiecznym. I na wschodzie Europy bardzo długo nie bito kruszcowej monety. Właśnie był używany handel wymienny. I jeśli w ogóle używano monet jakichś na naszych terenach, to były to monety obce. I między VIII i IX wiekiem naszej ery bardzo popularne, naprawdę bardzo, na tych ziemiach były monety arabskie. Archeolodzy bardzo dużo ich znajdują. To ta pierwsza u góry moneta z tymi arabskimi inskrypcjami. Jest to dirhem z państwa Abbasydów, właśnie z tego okresu. Oczywiście znalezione na ziemiach polskich. Następnie między X i XI wiekiem te monety arabskie zaczęły wypierać właśnie te denary zachodnioeuropejskie, krzyżowe, to ta druga monetka. I najczęściej były to denary niemieckie, angielskie i też fryzyjskie i holenderskie. No i zdarzały się też na naszych ziemiach monety, zdarzają się też, że odnajdujemy monety bizantyjskie albo staroruskie, ale one są już dużo rzadsze, to są monety złote, wobec czego też być może, jeżeli się zdarzały często, to być może były przetapiane, ale znajdujemy ich zdecydowanie mniej niż tych poprzednich monet srebrnych. Monety te pojawiały się na naszych ziemiach wraz z kupcami, którzy przyjeżdżali na Słowiańszczyznę po cenne skóry zwierzęce. Nimi właśnie głównie handlowano, ale także po miód, wosk i też niewolników. Nasze tereny Słowiańszczyzny słynęły po prostu z handlu ludźmi. Pierwsze rodzime monety. Pierwsze rodzime monety zaczęły pojawiać się w XI wieku i oczywiście wzorem państw zachodnich pierwsze monety to były denary. Mamy tutaj ich wizerunki właśnie. Jedną z pierwszych znanych polskich monet była tak zwana strzała na tle drzewa życia. To jest ta górna moneta. Jest awers i rewers tej monety. Wybito ją na zlecenie Bolesława Chrobrego i znamy jej zaledwie trzy egzemplarze, więc być może nie była bardzo popularna.
Przedstawia ono drzewo życia i strzałę symbolizującą przybycie Słowa Bożego. Na otoku jest napis Boleslavio Dux, czyli ewidentnie jest to moneta bita przez księcia Bolesława. Znacznie lepiej znaną i popularniejszą monetą, odnaleziono ich aż 69 egzemplarzy, był denar Princeps Polonia, nie Princeps, jakby chciało się z łaciny, tylko Princeps, właśnie z takim błędem. Princeps Polonia, jest na nim stylizowany wizerunek ptaka. Bardzo długo archeolodzy się zastanawiali, co to jest za ptak. Wielu chciało, żeby był to orzeł, czyli symbol państwa polskiego, ale no nie wygląda on troszkę jak orzeł. Jak macie jakieś pomysły, to możecie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki to jest ptak, co to jest za ptak. Archeolodzy nam podpowiadają, że jest to paw. Dlaczego paw na monecie polskiej? Skąd on się mógł wziąć? W średniowiecznej symbolice paw oznaczał majestat Chrystusa. To chrystianizowane państwo bardzo pragnęło posługiwać się symboliką właśnie chrześcijańską. Podobnie na tej poprzedniej monecie i na tej jest krzyż. I na tej monecie, ta moneta jest ważna też jeszcze z innego powodu. Na tej monecie po raz pierwszy w dziejach pojawia się zapisana nazwa naszego kraju, czyli Polonia. Jak widzimy, monety polskie były wtedy wzorowane na zachodnioeuropejskich denarach i emitowano je z przyczyn prestiżowych, czyli tak naprawdę nie było ich bardzo dużo i nie posługiwano się nimi bardzo, bardzo często, czyli nie chodzono z nimi na targ na przykład, żeby sobie kupić, nie wiem, warzywa. O tym, że były emitowane z przyczyn prestiżowych, to świadczy wyraźnie o aspiracjach naszego władcy, aby dołączyć do rodziny krajów zachodnioeuropejskich, chrześcijańskich i stać się po prostu częścią tego cywilizowanego chrześcijańskiego zachodu, które były po prostu spadkobiercą Imperium Zachodniorzymskiego. W średniowieczu zaczynają pojawiać się banki, bo skoro są pieniądze, no to gdzieś trzeba te pieniądze przechowywać, gdzieś muszą być. I sama koncepcja banków i pożyczek jest bardzo stara. Pewne jej formy istniały już nawet w starożytnym Babilonie, także naprawdę bardzo, bardzo archaiczna jest to koncepcja. Po prostu w tej starożytności często nawet świątynie zajmowały się udzielaniem pożyczek, przechowywaniem majątków bogatych ludzi. Także podobnie było w starożytności, na przykład w starożytnym Rzymie istniały kantory, w których można było wymieniać pieniądze lub uzyskiwać pożyczki. I na przestrzeni dziejów koncepcja takiego protobanku pojawiały się i odchodziły w zapomnienie w różnych epokach. Słowo bank, którego dzisiaj używamy, pochodzi z języka włoskiego. Banco oznaczało ławkę. Pierwsze średniowieczne banki były właśnie takimi kantorami na ławeczkach, na ławkach pod gołym niebem, gdzie można było wymienić pieniądze. Wtedy tych pieniędzy było dosyć sporo, więc drobniejszą monetę wymieniano na grubszą albo odwrotnie, tak? Złote monety na monety srebrne bądź miedziane. Można było także tam pożyczyć pieniądze. Bankierzy nie cieszyli się zbytnim szacunkiem, a bankierstwo było uznawane za szemrany i grzeszny proceder na granicy prawa. Tutaj na tym obrazku średniowiecznym widzimy bankiera, który wyciąga, tak, wymienia pieniądze srebrne na złote bądź odwrotnie, a wokół niego są diabły, tak? Czyli jest, już one go będą zaraz tam, jeden nawet mu na ramieniu trzyma łapę, zaraz go będą chciały pewnie wciągnąć do piekła. Dominujący wówczas w zachodnim świecie Kościół katolicki po prostu zakazywał udzielania pożyczek, a zarabianie i bogacenie się na tym uznawał za sprawę właśnie grzeszną i szatańską, czego tutaj mieliśmy ilustrację. Każdy bogacz był osobą podejrzaną i skazaną na potępienie w myśl cytatu biblijnego, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogacz wejdzie do Królestwa Niebieskiego.
I tutaj też na tym drugim obrazku mamy taką transakcję handlową i ten pan z takim ogromnym nosem, to jest z taką dziwną czapeczką szpiczastą, to zapewne bankier. Skąd my wiemy, że to jest bankier? Bankierami bardzo często w średniowieczu byli Żydzi i od tej koncepcji, dlaczego to są tak przedstawiani, za chwilkę jeszcze powiem. Wróćmy do tego, że Kościół nie sprzeciwiał się samej działalności bankowej. Nie było tak, że zakazywał bankierstwa. Uprawiało ją zresztą wiele zakonów, na przykład franciszkanie albo słynni templariusze. Kościół sprzeciwiał się po prostu pożyczkom, które nazywano lichwą. Na czym opierała się działalność templariuszy? Mieli oni wiele domów zakonnych, zgromadzeń w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, na całej trasie do Ziemi Świętej i samej oczywiście Ziemi Świętej. W czasach wypraw krzyżowych wielu rycerzy, pątników, którzy się tam udawali bądź też na wyprawy, bądź też po prostu jako na pielgrzymki, oddawało w depozyt swoje pieniądze. Bo podróżowanie z tymi pieniędzmi było nie tylko niebezpieczne, ale też było no, po prostu niewygodne. Kruszec jest ciężki, taka torba takich dukatów to po prostu waży sporo i kłopotliwe byłoby to mocno. Takie podróżowanie z taką torbą monet. Mogli więc, taki podróżny mógł się udać w podróż tylko z listem wekslowym na określoną kwotę. Ten list wekslowy oczywiście otrzymywał w swoim kraju, w swoim mieście, w faktorii templariuszy i okazywał go już w Ziemi Świętej w templariuszom, którzy oddawali mu gotówkę. Sam zakon templariuszy jest bardzo interesujący, bo jak na ironię ten zakon u swojego zarania był nazwany zakonem biednych rycerzy. Nawet mamy tutaj na ilustracji pieczęć templariuszy, która przedstawia dwóch biednych rycerzy na jednym koniu. Oni nie są na jednym koniu, bo mają taki sport, uprawiają jazdę na jednym koniu, tylko oni po prostu z biedy, tak? Nie mają po prostu pieniędzy na drugiego konia, mimo że są rycerzami. Tacy rycerze ślubowali ubóstwo, ślubowali życie właściwie w proste, a jakby jak na ironię ten zakon dzięki tej działalności bankowej zgromadził ogromny majątek. I te wielkie fortuny stały się także, takie wielkie fortuny dzięki działalności, gromadzone dzięki działalności bankowej, stały się także udziałem włoskich bankierów. Ta działalność stała się podwaliną współczesnego bankierstwa i tak jak wspomniałam, wielu z tych bankierów było Żydami. Dlaczego tak się stało? Że to właśnie Żydzi w dużej mierze przejęli tą działalność bankierską. I Żydzi zaczęli się parać udzielaniem pożyczek ze względu na po prostu brak innych możliwości zarobkowania. W średniowiecznej Europie Żydzi byli grupą niezwykle zmarginalizowaną. W tej jakby chrześcijańskiej większości mieli po prostu byli dyskryminowani w taki sposób, że nie mogli należeć do żadnej gildii kupieckich ani rzemieślniczych, czyli nie mogli być kupcami, rzemieślnikami, nie mogli posiadać ziemi ani nieruchomości, czyli nie mogli na tym też zarabiać. Ale i także często byli dyskryminowani też w taki sposób, że stawali się nawet ofiarami pogromów, byli po prostu mordowani. Ze względu na to, że nie obowiązywały ich zasady moralne, takie jak nakazy Kościoła względem lichwy, po prostu ich wiara była inna, często stawali się pożyczkodawcami, tak, nie mieli oporów przed tym, żeby udzielać pożyczek, jeżeli tylko jakieś pieniądze mieli. I dzięki temu stawali się bankierami i właścicielami lombardów.
I to samo słowo Lombard w języku polskim jest też ciekawe. Na pewno gdzieś widzieliście na ulicy taki napis Lombard. I pewnie wiecie, że jest to takie miejsce, w którym można uzyskać pożyczkę pod zastaw jakiegoś cennego przedmiotu. Ta nazwa pochodzi od krainy w północnych Włoszech, Lombardii, tam stolica Lombardii to jest Mediolan. I ta właśnie Lombardia znana była jako w Polsce, na naszych ziemiach, znana była jako po prostu kolebka pożyczek i dlatego się utarła taka nazwa. To już koniec właściwie tej części wykładowej naszego spotkania. Teraz, jeśli chcecie, możecie sprawdzić, ile z niego zapamiętaliście. Zapraszamy do krótkiego quizu na temat średniowiecznej gospodarki monetarnej. Oczywiście też odpowiemy na ewentualne pytania, które w tym momencie mogą Państwo zadawać. Także zapraszamy do dalszej zabawy. Część wykładowa jest w tym momencie zakończona. Już zaraz będzie można obejrzeć ten quiz. On będzie ściśle dotyczył tego, o czym mówiliśmy, więc możecie sobie sprawdzić, czy pilnie uważaliście, czy nie rozproszyliście bardzo. Teraz tak. Tutaj mamy taki właśnie, przygotowaliśmy niewielkie pytania. Dotyczą one oczywiście części wykładowej, nie ma tutaj jakichś większych problemów, ale też i już przy okazji można dowiedzieć się paru nowych rzeczy. I tak, tutaj właśnie mamy pytanie pierwsze dla Państwa. Tutaj w szczególności do dzieci. Proszę odgadnąć sobie, które z tych rzeczy były używane jako płacidło w średniowieczu, a które z nich nie były. Czekamy tutaj oczywiście na odpowiedź na czacie. Można sobie się zgłaszać, jeśli ktoś ma chęć Albo możliwości, bo nie albo wszyscy będą możliwości. mieć dostęp, tak. I jak pamiętacie, to musiały być rzeczy niewielkie, które można łatwo przechowywać, ale też w jakiś sposób cenne, no i takie niepsujące się, tak? Więc jeżeli płacidłem była żywność, no to taka, którą można przechowywać. Okej. Nie widzimy nic na czacie, ale my oczywiście pomożemy Wam zaraz rozwiązać ten quiz. To tak, jeśli chodzi o właśnie płacidła, no to tak jak wcześniej mówiliśmy o definicji, płacidłami były raczej materiały stałe, no i oczywiście w miarę powszednie dla danego terytorium. Jeśli mówimy o Europie średniowiecznej, no to tutaj wiadomo, takimi materiałami na przykład były oczywiście futra, o czym wspominaliśmy, kawałki metalu zwane grzywnami, to właśnie, oraz czasami także i biżuteria oraz kruszce. Natomiast co nie było? No tutaj już może zrobimy małą selekcję. Na pewno nie były to jabłka, ponieważ jest to żywność, która jednak mimo wszystko jest psująca Psuje się się, po no i prostu. posiada wartość znikomą właściwie w każdej możliwej kulturze. Nie były to też oczywiście kamienie szlachetne. Dlaczego? Bo kamienie szlachetne były bardzo rzadkie w Europie w tamtym czasie. Zresztą w ogóle kamienie szlachetne są na tyle rzadkie, że ciężko jest mówić o użytkowaniu ich właśnie w takiej formie jako płacidła. Znane był bursztyn i znane były generalnie ozdoby bursztynowe, ale to było traktowane jako po prostu ozdoba, tak samo jak kawałki szkiełka w późniejszych czasach weneckiego, tak? I ostatni tutaj jeszcze jest właśnie przypadek, który tutaj nie należy do tej półki. Jest to, tutaj zresztą widać takie liście posuszone, jest to po prostu herbata, która na terytoriach europejskich po prostu wtedy jeszcze nie występowała, a i też Może. zawsze była traktowana jako surowiec. W przeciwieństwie na przykład do takich goździków, które płaciłem, potrafiły być. Być. I sól, i oczywiście też była wydobywana. Nie we wczesnym średniowieczu, w okresie płacidłowym, takim największym, ale była od XI wieku już chętnie przyjmowana. Grudki soli czy paczki soli były chętnie przyjmowane jako płacidła.
Tak jest. Warto też również zwrócić uwagę na kwestię muszelek. Otóż jest to dosyć ciekawe, ponieważ muszelki jako płacidło występowały w różnych okresach historycznych w Europie, ale także na przykład w Azji, w terenach Polinezji czy w Ameryce Północnej. Więc jest to płacidło, które można by powiedzieć było uniwersalne dla całego Uniwersalne, świata. tak. Teraz tak, pytanie drugie. Tutaj będziemy, zaraz zaczniemy. Proszę sobie przeczytać definicję awersu i rewersu. I zaraz będziemy tutaj Państwu podamy parę przykładów, ponieważ jest to zdecydowanie dosyć ciekawa kwestia, co uznajemy za awers bądź rewers. Ale damy jeszcze chwilę i myślę, że zaczniemy od czegoś bardzo prostego. To jest nasza rodzima złotówka. I teraz według tej definicji, co jest awersem tutaj? Jeśli chodzi o, tutaj można wpisywać, to rewersem jest, wbrew pozorom i wbrew temu, co wielu się osobom wydaje, rewersem jest symbol złotówki, awersem jest symbol orła. Czyli awers to jest zawsze ta ważniejsza strona, tak? Tak, ponieważ awers symbolizuje tutaj pochodzenie monety, kto ją wydaje. W tym wypadku chodzi tutaj, że jest to moneta wydawana przez Rzeczpospolitą Polską, no ściślej mówiąc nasz Bank Narodowy. I tutaj to jest dosyć proste. Teraz możemy od razu przejść do monety średniowiecznej. Jak zobaczą Państwo, jest to już znacznie kwestia bardziej skomplikowana. Tak, nawet chwilami my mieliśmy kłopoty, że rozpoznanie rewersu. Tutaj mamy właśnie jedną monetę. To już ją wcześniej pokazywaliśmy. To jest dukat wenecki. Tu widzimy, że wenecki, bo mamy to symbol świętego Marka. Mamy tak? tutaj właśnie symbol świętego Marka z jednej strony, a z drugiej strony opiekuna Wenecji. Opiekuna Wenecji, a z dokładnie. drugiej strony jest Chrystus, tak? Tak. Na monecie, czyli bardzo piękna moneta złota. No i przypominamy, awers to strona ważniejsza. Ważniejsze dla monety. Tak. I tu w tym wypadku jeszcze tutaj widzę, że mamy lekkie opóźnienie. Jeśli można tutaj poprosimy, to właśnie ewentualnie, czy które to jest według Państwa rewers, jeśli to jest prawe bądź lewe, to proszę pisać prawo bądź lewo. My tutaj jeszcze chwilowo Ale odpowiedź poczekamy. była dobra. Tak. Tak. Awers to orzeł oczywiście. Tak jest. Awers to orzeł zawsze. Tak. Już w monetach nowożytnych to jest dosyć łatwo rozpoznać. Awersem zawsze jest strona emitenta, tak jak mówiliśmy, czyli tutaj w tym wypadku orzeł, w wypadku monet tam, gdzie nie ma. Rewers jest stroną z nominałem. Na monetach średniowiecznych nie ma nominału, prawda? Mówiliśmy o tym, że dukat miał wartość jednego dukata. Nie było monety dwudukatowej czy dziesięciodukatowej. Tak? 10 dukatów to było 10 dukatów, jeden dukat to był jeden dukat. Miał taką wartość, więc nie było potrzeby wypisywania po prostu tej kwoty na samej monecie. Dlatego teraz możemy tutaj, mamy tutaj sprawę utrudnioną. Która strona na monecie weneckiej była ważniejsza z Panem, z Chrystusem Panem, czy ze świętym Markiem? Dobra, myślę, że możemy tutaj już zdradzić. Zdradzić. Otóż awersem jest oczywiście święty Marek jako symbol miasta. Tak, jako symbol miasta. Także tutaj, ale właśnie tak jak mówimy, no tutaj ciężko, nie znając nawet pochodzenia monety, możemy tylko i wyłącznie zgadywać. I jest to zresztą zabawa dla specjalistów w tej materii. Co jest właśnie rewersem i awersem. Tutaj mamy już z kolei znowu rodzimy przypadek, wymieniona już tutaj wielokrotnie pinceps z Polony i ta moneta, myślę, że tutaj raczej nie będzie problemu. Ja przypominam, że to jest denar typu krzyżowego,
Skąd krzyżowy? No tutaj chyba wiadomo, że chodzi o symbol właśnie krzyża na jednej stronie, nie powiem na której. Także tutaj proszę też spróbować zgadnąć. Myślę, że akurat ten jest przykład dosyć prosty. Może powiem tak, że Dena, ale się... O, właśnie, bardzo pięknie. Bardzo pięknie, tak. Widzimy, że mamy opóźnienie, ale Tak, tak. jest coś Tak, idzie na łączach i... odpowiedź świetna. A więc oczywiście to Święty Marek. Tutaj mamy, jeśli chodzi o polską monetę, czyli nasz Princes Polonia, jeszcze powiem taką ciekawostkę związaną z tą monetą. Tak jak mówiłam, to była moneta jak na monety Bolesława Chrobrego, wybrana przez Bolesława Chrobrego. Dosyć popularna, tak jak mówiłam, 69 aż po egzemplarzy do jedynie trzech egzemplarzy tej monety, o której mówiłam, czyli Strzała na tle Drzewa Życia. I te monety, one bardzo usilnie starają się upodobnić do wzorca zachodniego. I widać tutaj, jest takie fajne, że widać tutaj to dążenie do tego, żeby być częścią tej cywilizacji zachodu, żeby być częścią takiego świata zachodniego, nie odstawać od niego. I tak, dlatego to wzornictwo, czy nawet właśnie ta łacińska, nawet z błędem jakiś tam napis jest bardzo, to jest takie, no, dla nas takie fajne, nie? Że wiemy, że już od najdawniejszych czasów chcieliśmy być częścią takiego świata właśnie europejskiego i ciągle dążyliśmy ku niemu. A tutaj jeszcze powiem taką ciekawostkę, że była to moneta na tyle popularna, jak na monety Bolesława Chrobrego, że nawet było kilka stempli do niej znanych. Wiemy, że było kilka stempli, nie z jednego stempla się tą monetę odbijało, więc różnią się między sobą te monety znajdowane. I na przykład jedna z tych monet znajdowanych to ma taki błąd, że ptaszek ma trzy nóżki. I strasznie to wszystkich śmieszy, jak akurat tutaj daliśmy dwunożnego, bo był bardzo ładny. Oczywiście one się znajdują w różnym stanie, tak? Archeolodzy niektóre znajdują bardzo zniszczone. Ten był w dobrym stanie, to zdjęcie jest zrobione w monecie, jest w dobrym stanie. I ten ptaszek ma tylko dwie nóżki, a tamten niechcący po prostu błędnie ma trzy nóżki. I możemy chyba już odpowiedzieć na to pytanie. Tak, tutaj myślę, że już podejrzewam, że odpowiedź już pewnie krąży, to chodzi tutaj, a natomiast tutaj jeśli chodzi o tą odpowiedź, no to jest to oczywiście awers, to jest ten dumny paw, w tym wypadku tylko z dwoma nogami. I myślę, że tu przejdziemy już do ostatniego przykładu. W tym wypadku mamy do czynienia z Florenem. Floren został wybity na zlecenie papieża Urbana V, jeśli dobrze pamiętam. I w tym wypadku mamy właśnie z jednej strony ten symbol, który często najczęściej był na tym florenie, czyli ta lilia tak zwana, bardzo częsty zresztą symbol w heraldyce epoki średniowiecza i późniejszej, a po drugiej stronie tutaj, jeśli dobrze rozumiem, jest to Chrystus z tiarą, tak, symbolem Chrystus, papieża. Chrystus tak. Z tiarą, tak, jako symbol papieża. Chyba w dłoni trzyma, nie tak. Na głowie, oczywiście. I też myślę, że dosyć łatwe pytanie już po tym, co żeśmy mówili, bo symbol Florencji. No właśnie, tutaj mamy w tym wypadku właśnie mamy symbol Florencji oraz właśnie tutaj symbol, no powiedzmy, że reprezentujący władcę, który wybijał. Także myślę, że tutaj Państwo na pewno zgadną poprawnie. Czyli symbol Florencji i symbol władcy, który wybijał Także. Monety, tak? Czy przedstawiciela. Że, jeśli rozumiem, większość z Państwa pewnie stawia na symbol tutaj właśnie Chrystusowy, tak? Otóż w tym wypadku jest ciekawa rzecz, że Floren jako awers przyjmuje się jednak ten symbol właśnie lilii. Także tutaj mamy odwrócenie tej definicji nawet, można byłoby powiedzieć. Czyli nie symbol papieska. Tak jest, awers to lilijka, dokładnie. Symbol Florencji wygrał tutaj. Dobra, ja myślę, że przejdziemy jeszcze do tutaj następnego pytania. To jest bardzo proste tutaj dla studentów, myślę, wydaje dla uczniów, dopasować tutaj region świata, kraj, jakim powstawały te monety. Tu mamy oczywiście takie współczesne obrazki, współczesne zdjęcia z zabytkami reprezentującymi te państwa. Myślę, że tutaj nie powinno być problemu. Proszę wpisywać, co Państwo myślą, że to jest za moneta i kraj, tutaj do jedynki, do dwójki, trójki i czwórki.
Oczywiście czekamy na odpowiedzi. Ja tutaj oczywiście nadmienię, że jeśli chodzi o te monety, widzimy tutaj, że jest pewna przyjęta jakby standaryzacja nawet tych monet. Tutaj zwłaszcza w przypadku numeru 2 i 3 możecie Państwo zaobserwować, że no, te monety są do siebie bardzo podobne. Odróżnia je zasadniczo symbolika awersowa, czyli właściwie miejsce, gdzie zostały wybite. Natomiast już tutaj symbolika, na przykład tutaj korony, jest już taka tożsama. Dlaczego tak jest? W obu przypadkach mówimy tutaj o groszach. Tak, to jest jeden grosz z jednego kraju, drugi z drugiego. Różnica po prostu polega na tym, że były wbite przez innego monarchę, czy na zlecenie innego monarchy. Tutaj w przypadku czwórki myślę, że nie powinno być też problemów. Jest to oczywiście moneta także srebrna o podobnym standardzie, w sensie wartości. A w przypadku jedynki jest to moneta złota i tutaj chyba też mi się wydaje, że nie będzie większego problemu. Zresztą warto tutaj podpowiedzieć, że troszeczkę się tutaj w przypadku jedynki alfabet różni od tego naszego. To myślę, że to już jest taka najmocniejsza podpowiedź, więc myślę, że jeszcze chwilę poczekamy na... My mamy z opóźnieniem po prostu Państwa komentarze Tak. i dlatego widzimy je już dosyć późno. Ale myślę, że są rozpoznawalne. Tutaj, jak kolega mówił o tym, że te awersy są bardzo podobne. Oczywiście tak samo było przy dukacie, tutaj przy dukacie krzyżowym, tam znowu rewers jest zawsze krzyżem. Fajne we wczesnych dukatach krzyżowych było to, że one miały taki, to były, one się nazywają też dukatami otokowymi, bo one mają taki bardzo gruby rancik. I kolega mówił o tym obrzydaniu monet. W późniejszych czasach zaczęto obrzynać te grube ranciki i po prostu przetapiać na inne monety. Więc późniejsze tu widzimy grosze, już nie mają takich grubych rancików, już inaczej to robiono, inaczej wybijano monetę, pewnie ją po prostu obcinano w mennicy. A te pierwsze najstarsze dukaty krzyżowe mają właśnie gruby rancik. Są takie fajne, przyjemne w dotyku. Niestety nie możemy Państwu pokazać żadnego, bo nie mamy. Tak. To są dosyć rzadkie rzeczy. Ale jeżeli będzie możliwość pójścia do jakiegoś ciekawego muzeum czy specjalizującego się w monetach, w mennictwie, to zapraszam, żeby do takiego pójść. Dokładnie. Warto też, mi się wydaje, niestety tutaj mieliśmy dla Państwa przygotowaną małą prezentację reprodukcji monet, natomiast no niestety żyjemy w takich czasach, a nie innych i myślę, że jeśli jest taka możliwość, proszę zawsze zaobserwować jedną rzecz, że monety średniowieczne, mamy o nich wyobrażenie bardzo takich dostojnych, dużych numizmatów, natomiast te monety, zwłaszcza srebrne, potrafiły być monetami bardzo małymi i bardzo takimi lekkimi też. Często te słabe wartości były dosyć cienkie, także zresztą tutaj wspominaliśmy o braktecie, już w takim skrajnym przypadku. Także kiedy wyobrażam sobie monetę na przykład takiego grosza, to bliżej mu zdecydowanie było do takiego faktycznie grosza naszego, takiej jednogroszówki, dwugroszówki, niż na przykład do złotówki. Także tutaj, a to była moneta, za którą na przykład powiedzmy, że w XIII wieku za grosz, no to można było pożyć nawet i przez tydzień w niektórych czasach. Tak, jak się żyło. Tak się żyło, także więc tutaj zresztą też był taki zwyczaj, że nawet ta właśnie moneta była, że monet bity mało i miały wysoką wartość, no to bardzo często też te monety na przykład dzielono, były tak zwane łamało. Półgrosze, czyli po prostu łamało się grosza na pół, tak, i się tą połówką na przykład używało do handlu, no bo łatwiej kupić bochenek, łatwiej przyjść z monetą, za którą możesz kupić bochenek chleba, kolację i powiedzmy nocleg, niż na przykład przyjść z monetą, która będzie miała równowartość nie tyle noclegu i kolacji, co całej karczmy z karczmarzem włącznie. Tak. Zresztą właśnie to jest ten problem właśnie głodu właśnie kruszców, że no kurczę, jak już się bije te monety, no to one muszą być naprawdę dużo warte. Dobra, i myślę, że tutaj nie będziemy już przedłużać. Mam nadzieję, że chociaż że Państwo tutaj sobie już prywatnie albo w klasach już odpowiedzieli na pytania i myślę, że tu nie będziemy tego przedłużać. I to jest tak. Numer jeden to jest oczywiście to jest Bizancjum. Tutaj mamy zresztą piękny przypadek Hagia Sofia. Co prawda już z minaretami,
po zdobyciu przez Turków, tak, i dobudowaniu, ale tu chodziło oczywiście tam o Bizancjum. To jest, zresztą mamy tutaj solid, czy jak to później nazywano, Bizantyna Złotego. Tak jak mówiliśmy, Bizancjum przez długi czas to biło, jednak miało te tradycje rzymskie i oni jeszcze bili te złote monety, starali się przynajmniej. Druga moneta to jest praski bądź czeski grosz, wybijany przez naszych sąsiadów. I tutaj od razu też powiem, że nasi sąsiedzi zresztą nam tego grosza sprzedali, ponieważ pierwszym groszem w Polsce był produkowany przez właśnie przez tutaj Królestwo Czech, bo akurat w tamtym okresie królowie Czech przejęli koronę polską i zaczęli bić pierwsze polskie grosze. I zresztą tutaj mamy właśnie takiego polskiego grosza, co prawda już nie czeskiego, ale już tutaj... Widzimy nie lew, tylko orzeł jest tutaj na wersji Tak, drugiej. aczkolwiek to też były bite przez ten, ale to jest już grosz akurat już krakowski i on już był bity przez, bo też chyba ten jest, kurczę, nie pamiętam dokładnie, ale chyba Łokietek był akurat jego wydawcą. Nie jestem pewien, nie będę tutaj polemizował. Natomiast ostatni, myślę, że tu chyba każdy widział ten obrazek, no to oczywiście to jest ten nasz nieszczęsny Szeląg krzyżacki. Jak zresztą Państwo mogą kojarzyć, istnieje takie stwierdzenie, że coś jest złym szelągiem. To jest właśnie związane z okresem, kiedy ten pieniądz był nagminnie fałszowany w późniejszych wiekach. I jeśli mówimy coś o złym szelągu, że coś jest złe jakością, to właśnie się brało to stąd. No i tak jak wspominałem, szelong, szyling, to jest właśnie ta waluta, to jest ta moneta, która była taka bardzo ważna dla tej Europy Północnej, dla handlu właśnie na Morzu Bałtyckim Północnym. I tu są właśnie takie przypadki. Myślę, że teraz przejdziemy jeszcze do ostatniej formy i tutaj my nie będziemy już się zatrzymywać zbytnio. Taki króciutki quiz, kilka pytań ABC. My go oczywiście przeczytamy i będziemy tam w krótkich terminach pokazywać właściwą odpowiedź. I teraz pytanie pierwsze. Jak nazywa się wytwórca monet? A. Mincerz, B. Teler, C. Moneciarz. Myślę, że tu nie ma chyba problemu. Oczywiście Mincerz. Mincerz. Tak jak wspominaliśmy, Mincerz, osoba wybijająca monety. Pytanie drugie. Jak wytwarza się monety? A. Wybija lub odlewa. B. Tłoczy lub odlewa. C. Wybija lub tłoczy. To też myślę, że jeśli się Państwo dobrze przysłuchiwali, na pewno to skojarzą. Myślę, że już możemy tutaj przejść do właściwej odpowiedzi. Wybija lub odlewa. Ja wiem, że też dla wielu osób może być technika tłoczenia i wybijania bardzo podobna. Różnica jest taka, że tłoczy się poprzez nacisk i ciśnienie, a wybicie jest jednym szybkim ruchem. To jest uderzenie. Tak, uderzenie dosłownie. Dlatego mówimy zresztą bicie monety, tak. I pytanie kolejne. Która z podanych nazw nie określa typu monety? Myśmy to nie o wszystkich mówili monetach, ale wspomnieliśmy, że tych monet było dosyć sporo. Także myślę, że tutaj jest kwestia, myślę, że to jest kwestia bardzo, bardzo istotna, żeby nie, tutaj właśnie, o, widzę właśnie, że dochodzą do nas pytania. Dopiero teraz dostajemy odpowiedzi. Do pytania, tak. Jeśli już chcą Państwo pisać, to zapraszam do pisania, które pytanie to było, może ewentualnie, bo w tej chwili widzę, że... Przepraszam, ale mamy straszne opóźnienie i po prostu... Tak, że... Ale widzimy, że są dobre odpowiedzi. Tak, zasadniczo się wszystko zgadza. Wszystko zgadza. Okej, to tak, jeśli chodzi o typ monety, no to myślę, że to jest dosyć proste. Już momencik. O. O, telur. Telur nie jest monetą. Dla ewentualnych zdziwionych, Nobel jak najbardziej jest monetą, stąd też to Nobel, dzisiejszy Nagroda Nobla, medal to właśnie jest moneta. A dlaczego to jest medalem dzisiaj, a nie monetą? Otóż Nobel był złotą monetą, która była bardzo, bardzo ciężka. Także Alfred Nobel miał złotą monetę. Tak, nie, to jeszcze wcześniejszy okres oczywiście niż Alfred Nobel. Także tutaj mamy właśnie też taki przypadek. No telur nie jest monetą, to jest słowo, które gdzieś mi tam zaczerpnęli. Ale jak widać zresztą monety, no dużo ich jest nas i czasem człowiek może nawet nie wiedzieć. I ostatni, chyba wydaje mi się, że chyba ostatnie pytanie. Co oznacza termin psucie monety? Nie, o tym też mówiliśmy. O tym też mówiliśmy. To jest fizyczne zniszczenie, A, B, fałszowanie pieniędzy, C, zmniejszenie zawartości krusztu w monecie. Tutaj chyba, o, coś chyba szybciej idzie teraz, widzę.
Tak, C, tak, super. dokładnie. Zmniejszenie kursów, Super. wiecie. Tak się uczyło szybciej. Tutaj nie było co do tego wątpliwości. A, dobra, to Ale jest ostatnie trudno. pytanie. Tak jest. Jednak jedno jeszcze przygotowaliśmy. Jakie zjawisko określamy w średniowieczu słowem lichwa? I tutaj myślę, że też nie powinno być problemów. A, to jest pożyczka w każdej formie. B, pożyczkę oprocentowaną. C, realizowanie fałszywych weksli. Tutaj odpowiedź B. Mam wyczytane. Tak, to się zgadza, to jest właśnie odpowiedź B. Tak, pożyczka oprocentowana, aczkolwiek warto wspomnieć, że w pewien sposób też była źle widziana także i pożyczka bezzwrotna. Tak, była nie bezzwrotna, tylko Przepraszam, nie nieoprocentowana. bezwrotna, tylko oprocentowana. Właśnie chodziło tutaj o to, że Kościołowi nie podobało się idea brania od kogoś pieniędzy do pomocy, bo kłóciło się to niejako z doktryną miłosierdzia chrześcijańskiego, więc należało dawać pieniądze, ale nie oczekiwać nic w zamian. Tak przynajmniej przez jakiś czas było, aż jakkolwiek wiemy, z dzisiejszych czasów długo się to nie utrzymało, oczywiście. I w samym średniowieczu też to się nie utrzymywało. Natomiast oczywiście taka była idea jakby filozofii moralności. Natomiast to, jak widać, nie utrzymało się nawet w trakcie średniowiecza, bo były oczywiście udzielane nielegalnie pod groźbą piekła, piekielnego ognia, tam tych diabłów, tam widzieliśmy te diabły na obrazku. Przy bankierze też udzielano po prostu pożyczek. I ta nawet na procent. Dobrze, myślę, że z naszej strony to będzie w tym momencie już wszystko. No, troszkę nam się tutaj niestety część wykładowa wydłużyła. No ale jak widzą Państwo, no jest to mimo wszystko temat bardzo, bardzo szeroki. No, samo średniowiecze jest fascynującą epoką i straszliwie długo. A myśmy tutaj tak na dobrą sprawę trochę tylko liznęli tej powierzchni i myślę, że jeśli osoby zainteresowane są tematyką, czy to monet, czy ekonomii średniowiecznej, to zapraszam do literatury. My możemy na adresy nauczycieli wysłać jakieś książki, z których korzystaliśmy, czy jakieś Dokładnie. ciekawe publikacje. Natomiast my w ogóle mieliśmy nadzieję, że uda się z Państwem spotkać osobiście i te zabawy tutaj w bibliotece naszej i te zabawy przeprowadzić na takim troszeczkę ciekawszej formie. No niestety się nie udało w tym roku. Może w przyszłym roku się to uda. Także dziękujemy Dziękujemy osobom, które się bardzo. pojawiły i Za zapraszamy, mam odpowiedzi nadzieję, Państwa. w przyszły rok. Dokładnie. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.